Marcin, dobiega końca rok 2020. Miały być Igrzyska Olimpijskie w Tokio, miała być walka o wymarzony medal Igrzysk Olimpijskich. Niestety doszło do wybuchu pandemii koronawirusa, która kompletnie zmieniła biegową rzeczywistość. Igrzyska zostały przełożone, mnóstwo zawodów zostało odwołanych, pojawiło się zjawisko biegów wirtualnych. Jak ty byś podsumował wszystko, co wydarzyło się w tym świecie biegowym w roku 2020 i w jakim stopniu wpłynęło to na twoje życie? To znaczy w moim przypadku tak naprawdę cele i marzenia się zmieniły, zmieniła się tylko data. Teraz jest Tokio 2021, to jest mój cel, do tego się szykuję, do tego 110% poświęcenia, zaangażowania i dalej realizuję swoje marzenia, swoje plany. Oczywiście sytuacja na świecie bardzo dynamiczna i bardzo ciężka, nie ma co ukrywać, ale mnie to nie załamuje. Ja dalej mam swoje oczekiwania, wysokie, wysokie cele i wszystko zrobię, żeby było jak najlepiej. Amatorzy nie mają łatwego zadania, że tak powiem, bo wiadomo, odwoływane są wszystkie biegi i na pewno nie jest wtedy łatwo trenować, nie? Jak nie mając celu jakiegoś konkretnego właśnie poprawienia swojego wyniku czy zajęcia jakiegoś miejsca, bo te biegi się odbywają, jest bardzo ciężko, ale na szczęście bardzo fajna inicjatywa teraz organizatorów wielu biegów. A mianowicie biegi wirtualne, dzięki temu właśnie amatorzy biegania, amatorzy sportu generalnie mają możliwość stawiania sobie jakichś celów, jakichś misji, mają do czego trenować, to ich na pewno bardzo motywuje, także fajnie, że z tego wszystkiego, całego bałaganu, że tak powiem, udało się jakoś wyciągnąć pozytywy z tego wszystkiego i pokazać ludziom właśnie, sportowcom, kibicom, że świat się nie złamał, że dalej, mimo tej ciężkiej sytuacji, dalej możemy spełniać się i realizować swoje marzenia. Mówisz, że twoje sportowe cele się nie zmieniają, one ciągle są bardzo wysokie, marzysz ciągle o tym, żeby zdobyć medal olimpijski, a nawet ty też wyciągasz z tej sytuacji pewne pozytywy, mówiąc, że w pewnym stopniu jest to dla ciebie korzystne, masz dodatkowy rok na przygotowanie. No myślę, że właśnie jestem wbrew pozorom jednym, znaczy no właśnie nie wbrew pozorom, jestem po prostu jednym z niewielu zawodników, którym pasuje bardzo to, że igrzyska zostały przełożone na przyszły rok. Wielu sportowców właśnie w tym momencie straciło motywację, kończy swoją przygodę ze sportem nawet, znam takie przypadki, a dla mnie jest to tylko i wyłącznie kolejny taki fajny, jakiś motywujący, motywuje mnie to do jeszcze większej pracy, jeszcze większej roboty. Wiosną po wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce mieliśmy twardy lockdown. Wszyscy mieli zalecenie, żeby spędzać czas w domu, żeby z niego nie wychodzić. Również treningi przeniosły się do domów. Jak w tym czasie wyglądały twoje treningi? Czy ty również ćwiczyłeś gdzieś w mieszkaniu, czy starałeś się gdzieś jednak biegać po lasach? To znaczy, no wiadomo, no pojawiły się dziwne czasy i nawet zapadły takie decyzje, że zamknięto parki, lasy, także nie miałem możliwości tutaj trenować też na otwartym powietrzu, na świeżym powietrzu. Udało się jakoś inaczej to załatwić, że tak powiem. Na szczęście też to niedługo trwało, tak? To gdy był okres, jakiś tam krótki okres, gdzie te parki, lasy były zamknięte. Ja w tym czasie trenowałem w domu, udało mi się pożyczyć od mojego znajomego kolegi bieżnię stacjonarną, taką ruchomą w domu, postawiłem ją sobie. To też zmotywowała do działania przy okazji moją żonę, która na co dzień nie biega, miała bieżnię w domu, także też troszeczkę pobiegała sobie, pobawiła się, także no tak jakoś sobie radziliśmy. Ty jesteś biegaczem, który osiąga znakomite wyniki w biegach średniodystansowych, wiele medali Mistrzostw Polski, medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, również brązowy medal. Czy ty jesteś zainteresowany na przykład, żeby w przyszłości startować w biegach długodystansowych, żeby troszeczkę te dystanse wydłużyć z 800 metrów, z 1500 metrów, na przykład do 5 i 10? 5 kilometrów jest całkiem możliwe, bardzo realne i to tak naprawdę już w najbliższej przyszłości i nie ukrywam tego, że przyjdzie być może taki dzień właśnie w przyszłym sezonie albo ewentualnie za 2 lata, gdzie będę chciał nawet zaatakować rekord Polski na tym dystansie, także stawiam sobie cele też bardzo wysoko. Przypomnijmy, ile on wynosi? 13-17, także naprawdę bardzo fajne, mocne bieganie. Nie będzie łatwo, ale wszystko jest do zrobienia. No czemu nie? Trzeba stawiać sobie wysoko cele. Pokazałeś, że masz duży potencjał na tym dystansie, również startując w Krakowie w jednym z biegów masowych na 5 km w zeszłym roku. Tam uzyskałeś czas 15:30. Jakie były twoje wrażenia z tych zawodów i generalnie jak ty się czułeś startując w zawodach, gdzie jednak jako biegacz z elity startowałeś z całym mnóstwem amatorów? Znaczy wynik jakiś to wielkiej klasy światowej to nie było, ale dla mnie to była zabawa. Przyjechałem tam po prostu bawić się, cieszyć się bieganiem właśnie w końcu, bo ja tak naprawdę ciągle na obrotach, ciągle sfokusowany, że tak powiem, na swoim dystansie, na swoich celach, na oczekiwaniach kibiców, sponsorów. Tam po prostu do Krakowa pojechałem przebiec się 5 kilometrów,
żeby było fajnie, przyjemnie. A jak ty się czułeś fizycznie na takim dystansie? No bo jednak to jest kompletnie inna bajka niż bieganie na 800 metrów czy na 1500 metrów. Inna bajka, a z drugiej strony no ja zawsze wychodziłem, zawsze mój trening opierał się na bardzo dużej wytrzymałości, dużo większej niż w cudzysłowie teoretycznie można by było tego się spodziewać. Także zawsze jak trenowałem właśnie wszystkie rezultaty, które uzyskiwałem, mocno wychodziły właśnie z treningu wysokogórskiego, z treningu wytrzymałościowego, stąd też właśnie takie po prostu, dlatego nie boję się też tego właśnie, żeby pewnego dnia przebiec 5, a nawet i 10 km, ale to już na ulicy. Po zakończeniu kariery średniodystansowej? Po zakończeniu kariery, tak najbardziej. No i wtedy to już nie będzie kariera, wtedy to będzie dla mnie jedna wielka przygoda właśnie, będę cieszył się bieganiem. Mówisz o dystansach 5 czy 10 kilometrów, one mogą sprawić dużo radości i dać rzeczywiście taką dużą przyjemność z biegania. A co z dłuższymi? Co z półmaratonami, a może maratonem, czy coś takiego gdzieś tli się tobie gdzieś z tyłu głowy, czy raczej nie myślisz o tym, żeby startować na tak długich dystansach? No mówi się, że prawdziwy nie facet, a sportowiec, bo to są troszeczkę dwie inne kategorie. Oprócz tego mówi się, że prawdziwy sportowiec, żeby był spełniony właśnie po swojej karierze, to musi, jak to się mówi, spłodzić syna, tak, wybudować dom. Posadzić drzewo, dokładnie. I przebiec maraton. To jest w przypadku każdego faceta, a właśnie do każdego sportowca dochodzi jeszcze przebiec maraton. Także coś w tym jest. Henryk Szost idzie dalej, aktualny rekordzista Polski w maratonie. On mówi, że każdy mężczyzna powinien przynajmniej raz w życiu przebiec maraton. A nie tylko sportowiec. No to ciekawe, to być może dla niektórych nie będę prawdziwym mężczyzną, ale kompletnie mnie to nie rusza. To nie jest po prostu coś, co właśnie sprawia mi przyjemność, a tylko po to robię. To ma być dla mnie przyjemne. Czyli na tę chwilę najdłuższy dystans, który pokonałeś, to jest właśnie 5 kilometrów. 10 kilometrów, przebiegłem też na biegu ulicznym, ale to były dawne dzieje, że tak powiem, także sporo do poprawienia i cel jest taki, właśnie być może nawet w przyszłym roku wystartować na tym dystansie. No i oczywiście zamierzam złamać 30 minut. Które z zawodów masowych, biegów masowych w Polsce tobie podobają się najbardziej? To znaczy generalnie lubię biegi, które mają coś więcej, organizacje imprez, które mają coś więcej niż na celu tylko po prostu przebiegnięcie biegu, maratonu, półmaratonu. Lubię takie inicjatywy właśnie, że kiedy pieniążki zebrane z tych biegów są oddawane na cele charytatywne i wiemy, że Bank Pekao sporą sumę taką przeznaczył właśnie na takie środki charytatywne. Ja sam osobiście też bardzo mocno zawsze udzielam się właśnie charytatywnie, oddaję swoje jakieś garze, które gdzieś zrobię na zawodach dla potrzebujących, przeważnie dzieci, bo taki sobie postawiłem cel, że tak powiem, chcę pomagać przede wszystkim dzieciom w trudnych sytuacjach i tak też robię, stąd też podoba mi się ta inicjatywa i oby to trwało jak najdłużej. Jakie są twoje biegowe plany i cele na rok 2021? Wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, cel numer jeden. Co jeszcze? Oprócz tego też bardzo duże i ważne dla mnie wydarzenie. W Polsce w marcu będą organizowane halowe Mistrzostwa Europy, gdzie będę bronił tytułu Mistrza Europy. Zdobywałem go 3 razy z rzędu i tutaj u siebie w domu chciałbym obronić ten tytuł i wygrać mistrzostwo 4 raz. Jest to dla mnie bardzo ważne, do tego bardzo mocno się szykuję, w związku z tym właśnie, że jest to organizowane u nas w domu, na naszej ziemi polskiej, także ma dla mnie podwójne znaczenie, podwójną motywację i mówię, i to być może no, nie jest wyżej postawiony cel sobie niż Igrzyska Olimpijskie oczywiście, ale mniej więcej jest to na jednym poziomie, tak samo dla mnie ważne jak Igrzyska. Czy pandemia koronawirusa, czy wszystkie liczne obostrzenia, które mamy w tej chwili, dla ciebie stanowi dużą przeszkodę w przygotowaniach do tych wszystkich imprez na przyszły rok? Utrudnia w dużym stopniu na pewno, chociażby teraz za parę dni miałem uciekać na zgrupowanie wysokogórskie, gdzie spędzam większość roku tak naprawdę w górach, w wysokich górach trenując w ciężkich warunkach hipoksji, to już wiem właśnie, że wszystkie wyjazdy zagraniczne są odwołane. Stąd też decyzja właśnie, że będę przygotowywał się u nas w kraju do najważniejszej imprezy 4-lecia, do Igrzysk Olimpijskich. Wiele czasu być może spędzę tutaj w Warszawie, właśnie o dziwo, bo jednak ucieka się z dużych miast z treningiem, a ja tu być może przyjadę dlatego, żeby trenować w specjalnych warunkach właśnie sztucznej hipoksji. A co byś doradził biegaczom, amatorom? W jaki sposób powinni trenować w czasie jesieni i zimy w sytuacji, kiedy będziemy mieli na przykład lockdown? Sport nie będzie zakazany, nawet będzie, a przynajmniej powinien być promowany. Myślę, że to dalej będzie dalej można biegać po lasach, po parkach, a w przypadku, kiedy właśnie przez lockdown będą zamknięte restauracje, bary, kina, wyjścia ze znajomymi będą ograniczone, tak, bo nie będzie można, no to spowoduje wbrew pozorom właśnie, że nas sportowców, biegaczy, amatorów będzie jeszcze więcej.
Mówi się, że po burzy zawsze świeci słońce, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w tym przypadku i szykuje się piękny sportowy rok pełen wspaniałych emocji. Także życzę wielkiego sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich. Powodzenia. Tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.